Przygotowania zaczęliśmy od poniedziałku. Tutaj na stadionie mieliśmy trening na siłowni. We wtorek mieliśmy tak samo pojedyncze ze względu, mówię, na pogodę, no, na ostatnią trochę taką sytuację, że tak powiem, trudną dla nas, dla zawodników, dla mnie też oczywiście jako trenera. Myślę, że żeśmy to już tak malutko ogarnęli i w miarę dobrze przygotowujemy się w miarę dobrze do tego spotkania z Lechem Poznań. Rozmawiałem z drużyną, tu dzisiaj nawet żeśmy rozmawiali z Pawłem Golańskim. Myślę, że szybko dojdziemy do jakiegoś porozumienia i przede wszystkim zagramy na Lechu Poznań dobre spotkanie i coś z Poznania przywieziemy. Tego bym sobie bardzo życzył. W tej chwili jeszcze nie mamy ustalonej całkowicie kadry, bo przed nami chyba najważniejsze dwa treningi w tym tygodniu. Taktyczne, takie typowo pod mecz, które decydują o kadrze zespołu na wyjazd do Poznania. Także za wcześno troszeczkę, bo mamy dzisiaj dopiero czwartek, a gramy w niedzielę po południu, także myślę, że kadra będzie znana w piątek wieczorem. Najważniejsze, tak samo nie ukrywam, że kadra będzie też dobierana pod względem właśnie gry Lecha, bo też trzeba dobrać do jakiejś tam pewnej taktyki ludzi, których mamy, ludzi zdrowych przede wszystkim. Zobaczymy, no mówię, no dzisiaj, jutro jest bardzo ważny dzień dla nas, dla całego zespołu, żeby podjąć odpowiednią decyzję, tak jak mówię, zagrać tam jak najlepiej i coś przywieźć przede wszystkim. A to wiesz, to będzie panie trenerze taka korona trenera Nowosińskiego, czy bardziej taki autorski zespół gdzieś tam się będzie chciał? Znaczy, panie redaktorze, nie odpowiem na to pytanie, bo ja tutaj tak nie podchodzę do tego trenera Olżyńskiego, czy nie wiem, no w tej chwili akurat, no na tą chwilę trenera Grzesika. To będzie korona, która będzie chciała przywieźć przede wszystkim jakieś punkty z Poznania. Wierzę w to bardzo mocno, bo mówię, jestem związany z tym klubem, mówię, chciałbym, żeby tak było. Jak to wyjdzie, jest to piłka, ale będziemy się starać to zrobić. Może ja się zapytam, czy jakieś zmiany pan planuje w tym, jak ten zespół? Tak, znaczy zmiany na pewno będą, bo jak pan wie, no zmiana już jest jedna wymuszona, bo nie może grać Zbyszek Małkowski. A tu być może będą, ale mówię, mam jeszcze dużo niewiadomych, jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, także nie chciałbym się na ten temat w tej chwili wypowiadać. Ta świadomość, że być może jest to tylko jeden mecz, panie trenerze, na ławce pierwszego zespołu, nie mówię, że nie, ale może tak się stać, ma wpływ na pracę i przygotowania do tego spotkania? Nie, w moim przypadku nie. Nie wiem, czy wszyscy no, wiedzą, ale ja jestem no, w jakiś sposób emocjonalnie związany z tym klubem i to od dawna jako zawodnik, jako trener tak samo. No, chyba moje początki to jest 86 rok tutaj. No i trenowałem we wszystkich grupach tam młodzieżowych, od najmniejszych do seniorów wcześniej. Także na pewno nie. Czy ja będę, czy nie będę, naprawdę nie ma to żadnego wpływu. Jakby ktoś powiedział mi w tej chwili, że zdobędzie na pewno 3 punkty z Lechem, z trenerów ktoś, to ja od razu to oddaję i przede wszystkim liczy się to, żeby w tym meczu zdobyć 3 punkty, bo są bardzo ważne dla Korony, żeby gdzieś tam umiejscowić się w tej tabeli w lidze. Także na pewno nie i ja się tego spodziewam i to wcale, mówię, nie jest ani dobre, ani złe rozwiązanie, czy ja będę, czy nie będę. Na pewno liczy się tylko i wyłącznie zespół i tak jak jeszcze raz powtórzę, chęć przywiezienia jakiegoś dorobku punktowego z Poznania. Ale nie gdzieś tam w tyle głowy ta świadomość, że być może wynik tego pojedynku zadecyduje o pana przyszłości? Tak, ale mówię, no w tej chwili jest to dla mnie pewne tak samo doświadczenie. Może myślałem o takim czymś, ale tak jak mówię, więcej myśl mi w mojej głowie jest myśl, żeby zdobyć te punkty. To drugie spycham na razie na drugi plan, bo wiem o tym, że na razie jeszcze nie jestem trenerem, który zasłużył na garnitur przy ławce rezerwowych, także podchodzę z bardzo dużą pokorą i tak to zostawmy. Ja myślę, że to są dwa aspekty, które zawsze się pracuje w każdej drużynie cały czas i nad fizycznym,
taktycznym i pod względem psychicznym tak samo, bo każdy zawodnik, każdy trener przeżywa jakiś stres meczowy i to nie można się od tego odcinać, bo takie mamy zawody. Myślę, że my może troszeczkę przez tą sytuację napiętą na początku tygodnia więcej musieliśmy z sobą trochę tam porozmawiać i tu była większa praca nasza położona na ten nacisk, na ten aspekt. Zgadza się, tu z trenerem Gabronem żeśmy analizowali teraz mecze. Jeszcze raz powtarzę, że dzisiaj będzie bardzo ważny mecz dla nas, jeżeli chodzi o analizę. I wiem, że Lech grał różnie w tych meczach, w tych ostatnich trzech ligowych, które były remisowe. Ale mówię, ja nie patrzę przez ten pryzmat. Przede wszystkim patrzę tutaj na naszą drużynę, bo ja wierzę w ten zespół, bo ja chodzę tutaj na każde mecze, na wielu treningach. Wcześniej byłem jako trener drugiego zespołu. Bo proszę zauważyć, że w tych trzech meczach, no chyba każdy powie, że ta gra może nie była zachwycająca, ale na pewno nie była najgorsza i były momenty naprawdę i symptomy, nawet bym powiedział, czasami bardzo dobrej gry. Może było trochę pecha, też w sporcie jest to bardzo potrzebne, to szczęście takie, a tu akurat chyba zespół miał trochę więcej pecha niż tego szczęścia. Ja powiem tak, ja nie jestem od oceniania innych piłkarzy. Ja patrzę na siebie i wychodzę na boisko po to, żeby grać jak najlepiej, a od analizy są trenerzy i na pewno prześwietlą dobrze zespół Lecha i będziemy wiedzieć, gdzie mamy większe szanse, gdzie musimy być bardziej uważni, a więc na pewno do tego meczu musimy się przygotować nie w 100, ale w 120%, bo tak jak trener tutaj powiedział, jest to dla nas arcyważne spotkanie. Tak, no zdajemy sobie sprawę, że te mecze nam się nie układają tak, jakbyśmy chcieli, szczególnie wyjazdowe, no ale wreszcie musi się to skończyć i musimy zrobić wszystko, żeby się przełamać, bo nawet ten ostatni mecz z Widzewem wyjazdowy, gdzie przegraliśmy 2-1, ja mogę śmiało powiedzieć, że to był wynik, którego nikt się nie spodziewał, bo tak naprawdę grając jednego zawodnika mniej, ja na boisku nawet nie odczułem przez moment, że jesteśmy drużyną słabszą, wręcz przeciwnie, gdzieś tam w podświadomości było to, że no, jesteśmy w stanie to spotkanie wygrać, no, piłka jest jednak przewrotna i jeden strzał i piłka w sieci, a więc no, przegraliśmy to spotkanie. Trzeba zrobić wszystko, żeby z Lechem nie popełnić tych błędów, bo oczywiście straciliśmy błędy po indywidualnych błędach i bramki po indywidualnych błędach, a więc no, trzeba się z tego wystrzegać. Początek na pewno była to niełatwa decyzja. Klub podjął taką, a nie inną. I tak naprawdę my piłkarze minęły już tam 2-3 dni. Byliśmy z trenerem, porozmawialiśmy, podziękowaliśmy mu i tak naprawdę jesteśmy profesjonalistami. Mamy swoje kontrakty. Każdy z nas wyjdzie na mecz maksymalnie skoncentrowany i będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, bo piłkarz wychodzi na boisko po to, żeby wygrywać. Wiadomo, że gdzieś tam w głowie może być ta myśl, że straciliśmy trenera, natomiast no, życie toczy się dalej i tak naprawdę przyjdzie kolejny trener, będzie trzeba szybko się z nim dogadać, poustalać pewne zasady działania, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby Korona wygrywała i zdobywała punkty, bo tak naprawdę wchodząc na boisku, nikt z nas nie ma w głowie tego, że jakoś to będzie. Nie, my po prostu musimy myśleć, że wychodzimy na boisku po to, żeby zdobywać punkty, żeby Korona miała jak najwięcej tych oczek na swoim koncie, a więc no myślę, że tutaj maksymalnie wyjdziemy skoncentrowani i zrobimy wszystko, żeby zdobyć 3 punkty i tymi 3 punktami myślę, że też trenerowi byśmy mogli podziękować. Powiedzcie z wami Andrzej Szołowski. Znaczy, jeżeli chodzi tak do tego, znaczy do meczu z Lechem, no myślę, że w jakiś sposób tam damy radę. Z tego co wiem, ale to mówię, chyba nie jest pytanie do mnie, tylko raczej do prezesów i do dyrektora sportowego. Ma być w klubie osoba odpowiedzialna za tą sferę. Na mecz z Lechem chyba pojedziemy w takim sztabie szkoleniowym, jak przez te ostatnie 3 dni, czyli Mariusz Muchalski i Marcin Gawron.